dzielnicy, po której teraz chodzimy, tutaj poniżej tego wzgórza katedralnego. Jest tak klimatycznie, ale od takich domostw walących się po naprawdę jakieś drogie hotele. Bardzo duże kontrasty. Widać, gdzie kiedyś była łazienka, tylko że pozostała część budynku się zawaliła albo została rozebrana. Tam pomnik Matki Buzy. Takie niczym w Krakowie balon się wznosi w górę po to, aby turyści mogli podziwiać Tbilisi troszkę z góry. No i jesteśmy przy kolejnej takiej budowli charakterystycznej w Tbilisi, przewieszonej nad rzeką Kurą, czyli nad mostem pokoju w Tbilisi. To taka stalowa, szklana konstrukcja, która wkomponowała się bardzo dobrze w stare miasto Tbilisi i prowadzi właśnie na drugą stronę do Old Tbilisi. Ten park, po którym teraz tutaj chodzimy, w samym centrum Tbilisi, właśnie obok mostu pokoju, nazywa się Park Rajk. Tutaj znajduje się właśnie ten balon, który oferuje nam loty nad Tbilisi. Tak naprawdę to nie loty, tylko ten balon wznosi się do góry, 10 minut pozostaje w jednym miejscu. Można wtedy pofotografować, pooglądać miasto z góry i na dół schodzi. Obok też znajduje się dolna stacja kolejki, która wjeżdża na wzgórze, a tutaj za mną Rajk Music Theater, taki futurystyczny bardzo budynek. Jest z tego, co wyczytaliśmy w Google, niestety tymczasowo zamknięty, ale naprawdę fajny też, robi wrażenie. Bardzo przyjemny park z wieloma atrakcjami dla dzieci. Ale knajpeczka w starym Tbilisi z takim klimatem wkoło pięknych gwiazd. I taki klimat. Budynek za mną to Sioni Katedral, tutaj na Starym Mieście w Tbilisi. Jedna z najważniejszych gruzińskich świątyń, do jeszcze niedawna siedziba patriarchy
prawosławnego tu w Gruzji, ale później on się przeniósł do tego Soboru Trójcy Świętej, którym byliśmy wcześniej. Kruge suzi, zranszył nas, byli zasłużeni.